Cześć, Norbert here. This is the second part of the video in which we test mutual intelligibility between Silesian dialect and Czech, Kashubian and Polish. Watch the first part or check out the description box if you want to know more about the participants taking part in this challenge. Consider subscribing if you haven't already so that YouTube notifies you whenever new videos come out. Let's start the Silesian challenge. Słuchajcie, to teraz drugo tajla naszego spotkania, czyli łobrozek. Ja teraz by da łosprawił, by da godął, co ma być na łobrozku, a chłopcy będą się starać spokopić, co ja powiedział, a przenieść to na ten kącek papieru i to namalować. Bez to, słuchajcie, by da zaczynał. Na początek. We pośrodku tego łobrozka mamy strum. To i strum. Wiem, gdzie stoi, ale nie wiem co. To mógł ci jakoś bardziej podpowiedzieć, o co się rozłazić? Trochę, bo zupełnie nie mam pojęcia. Stromy są we parku albo we lesie. Dobra, to już myślę, że mam pomysł. O, to jak będziecie już mieli ten strom, to dejcie znać i jadymy dalej. Jest strom. Nie muszą być za fespikne te łobrowski, bez to spokojnie, po leku się tam malujcie, będzie, dobre. Ten strom ma taką fajną, srogo korona i na lewo zajta tej korony, w tej koronie jest małe gniostko, a w tym gniostku są dwa jajca. Na lewą ty bumę strona, czy na moją lewą stronę? No każdego lewo zajta, nie? Tam jest małe gniostko. Ja. Małe gniostko, a w tym gniostku są dwa jajca. Dobre, to słuchajcie dalej. Po prawej zajcie tego stroma. Z tego stroma wyrosto fez, a fez długo asta, a na ty aście się kolibie afa. A co to jest afa? Afa to jest takie zwierzę. W Europie raczej go nie znodnymy. Taki barofarbny, wiele farwów? Nie. Takie bardziej bronotne, głównie bronotne takie, albo blank czorne, bronotne albo blank czorne, asty skokają po stromach, to się tak, w jakich bojkach to się często przedstawia, co one jedzą banany. Aha, dobra. Aha, się kolebie, tak? Ja, kolebie się. Mocie? Dobra, to słuchajcie dalej. Nad tym stromym, po prawej zajcie tego łobrozka, we prawym winklu, na górze, na prawym winklu są mrokwie, a za tych mrokwiów kuko klara, a blinduje. Co po tej prawej stronie? Są mrokwie, a za tych mrokwiów klara, kuko, wyłania się klara i blinduje na to wszystko. A co to są krokwie? Mrokwie to może kej robią się takie ćmawe, mrokwie kej idzie na deszcz. Aha, dobra. I za nich kuko co? Klara kuko, a blinduje. A ta Klara to jest na niebie? Ja. Macie wszyscy? Jo. No to jeszcze wele ty Klary, a tych mrokwiów, kaś tam wele tego na lewo zajta przefurguje fliger. Jo. Macie wszyscy? Dobra, to teroski słażymy troszkę niżej, ku ziemi. I słuchajcie, na lewo zajta jeszcze od tego stroma, które mamy we pośrodku, stoi mały synek, który we lewej ręce trzymie drach, a w prawej ręce mu luftballon. Trzyma drach. O, dobra, coś wymyślę. Co to jest ten drach? Drachy to są takie bajtle, często lotają po placu, a puszczają drachy, kiedy silny wiatr. I to w lewej ręce. Ja w lewej ręce, a w prawej ręce trzymie luftballon. No dobra. Macie wszyscy, ja? Tak. Jo. No i teraz ostatni kącek. Po prawej zajcie, kaś tam wele ty afy, furgo elegantny szmaterlok, a dwie srogie biny. A dwie srogie? Biny. Jedno bina, a dwie biny. Ja już wiem. Dobry. A co to są biny? Bina, to cię można bajsnąć na placu. Dobra, coś tutaj wymyślimy.
Macie? Fertiś? Jo. Mam. No to wszystko, to już jest całki łobrozek. To co, teraz kiego mam pokazać do kamery? Jak to tak. ma wyglądać? Aha, to wszyscy Dobra. Pokażą teraz. No to raz, dwa, trzy. No coś tutaj wyszło podobnego. fajny drach z gębą. To teraz musimy porównać, bo ja miałem wiele pytań i myślę, że kilka rzeczy tutaj nie załapałem. Ale może od Wita zaczniemy. No. Dobrze, także uprostrzed jest Strom, a ten ma na lewej stronie hnízdo a w nim są dwie vajíčka. Ja. A na prawej stronie z niego roste větev. Mm-hmm. A na niej se houpe opice. Aha, ja, dobrze. Tak. A jeszcze kousek dál od ní lítá motýl. A dvě včely. Ja. Tak, a v rohu jsou mraky. A za nima kouká něco. Já jsem tam nakreslil slunce. Ja, Klara. Nevím. Klara, po slunku se go do Klara. Tak jo. A slunce na to jako kouká, nebo? Dobře, a nahoře letí letadlo? Ja, Flieger po šlonsku, Furgo Flieger. Aha. Mm-hmm. A na druhé straně stojí kluk? Synek. Tak, a má v levý ruce draka. Ja, dracha. Mm-hmm. A v pravý balonek. Luftballon. No. Mm-hmm. A ještě tam bylo, tam velety afy. Byl ten, tyž godou, že, już máte lokaty. Dobrá, to všechno, ja. Fertisz. Tak. Dobra, pokaż obsku. Już zrozumiał, że tak. Na westrzutku jest Wielgo Buma. Aha, to od Baumu chyba niemieckiego. Wielgo Buma, jo. Kłe i lewej stronie jest gniózdko, a w nim są dwa jaje. Ja. Kłe. Z prawej strony tak wikszo sromłetno witew. I na tej wietwie są kłe libie myłpa. Wtedy nad tym z prawej strony u górę we wiertlu są dwie blune cemny i mi za tyma bluna ma wechydę słońce i świecy i bliści. Aha. Kuel tego zale po lewej stronie lecy fliger i bebo jest, że płet z tą bumą z lewej strony stoi mój knop. I łęd trzymie w swej prawej ręce balon, a w swojej lewej ręce latawc. I z drugiej strony, i widzę, że ty miał to na odwrót na swoim. A, bo ja to powiedział, wiesz, jak lewo zajta łobrozka, no to z lewej zajty łobrozka, żech miał dracha, a z prawej balon, ale to nie ma znaczenia. A ja zrobił tak, jak wedle jego. No ja, dobrze, żeś zrobił. Ne, i z drugiej strony umę loto jeden snyzi szmeterlik i kuel niegłe, ja tego nie zrozumiał do końca, ja myślę, że to są medzi. Ju mam narysowane dwie medzi, ale po twoim rysunku widzę, że to nie są medzi, plus to są pszczoły zwyczajne. I muszę sobie uprawić. Tego nie zrozumiem. Aha. Dobra, to u mnie to będzie dopiero bajka. Proszę zobaczyć. Mamy drzewo po środku obrazka. Po lewej stronie gniazdo z dwoma jajkami. Po prawej jest krzak. Na krzaku się buja małpa. Aha. Obok, po prawej stronie krzaka jest motyl i dwie muchy. Tak zrozumiałem. Po prawej na górze mamy, na początku myślałem, że krokwie to są jakieś gałęzie, a mrokwie to jakieś zasłonki, ale okazało się, że potem zrozumiałem, że chodzi o chmury. Za tych chmur wygląda Klara. Klara ma okulary, sukienkę. A że dziążka co ma miano Klara, bo ty, że takie miano Klara. Tak zrozumiałem, nie? No. Po lewej mamy chłopca, który w prawej ręce trzyma balonik, a w lewej ręce na początku myślałem, że jakąś część ubrania, może koszulę, dracha, no, ale potem wyjaśniłeś, że chodzi o latawiec. No i oczywiście jeszcze leci orzeł oczywiście po lewej stronie. Aha, a to nie, to w ogóle nie łatwo się rozmaziło. A że ty zrozumiał, że fliger to jest ten orzeł, jak? A jakiś coś, co lata. No a nie. Fliger to, no to fliger furgomy, nie? Na urlop albo kajś
Fligrym. No właśnie. Później przyszło mi do głowy, ale już było za późno, bo już był narysowany. Został orzeł. No. Także chyba ja najgorzej zrozumiałem, tak? No, w zasadzie na to wyłazi, że tu najlepiej poszło koledze Kaszubowi, no, a Czechowi. To wszystko wyszło tutaj w tym zadaniu. A ci jak poszło? Czy udało ci się wszystko zrozumieć? Daj znać w komentarzach. Jeśli lubisz tego typu eksperymenty językowe, to subskrybuj ten kanał i aktywuj notyfikacje, żeby niczego nie przegapić. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!